Chciałbym zobaczyć wasz dom wariatów. Nie rozumiem. Miłość odeszła! Zgniły pomidor! Żegnaj słońce, witaj toaleto. To był środek przeczyszczający. Albo lepiej niech ktoś mi pomoże. Maleńka, uciekaj! Więc to nie ty przyniosłeś tą zabawkę? Zabawkę? Nie! Przyniosłam wielkie boom! To zaczyna być straszne. Ginówna, a co, nie widać po mnie? Spełnię każde twoje życzenie! Chcę, żeby ten dwunożny pies zniknął. Zobacz, zamieniłam tego psa w uroczego króliczka. Dziękuję, słodka dziewczynko. Oj, przepraszam. Jestem taką nieudacznicą. Nie potrafię nic zrobić. To dlatego, że mam takie krzywe ręce! Idę się utopić w toalecie! Żartujesz? Nie, nie żartuję. No przestań! Przecież jesteś taka młoda! Za 30, prawda? Co? Mam tylko 20! Ups. Żegnajcie, dobrzy ludzie! I niedobrzy! Czy możesz mi powiedzieć, jak się dostać do biblioteki? Ej, twój bilecik. Ale ja nie kupowałem żadnego biletu. No to pociąg odjedzie bez ciebie. To nie jest pociąg. Nikt stąd nie pojedzie. Pociąg już jedzie. Trzymaj się. Wsiedliśmy nie do tego pociągu! Musimy wyskoczyć! Dawaj, ty pierwszy! Nie bój się, jestem tuż za tobą! A teraz łap mnie! Nie wiesz, czy nasz pociąg odjechał? Wiem tylko, że twój umysł już dawno odjechał! Podoba ci się mój obraz? Podoba ci się? Tylko bądź szczery. Arcydzieło? Czy arcydzieło? Co za uroczy mężczyzna z wąsami? Mężczyzna? Z wąsami? Ja rysowałem siebie! To autoportret! Poważnie? Nikt nie rozumie mojej sztuki! To koniec! Odchodzę! Żegnaj, okrutny świecie! Świat nie będzie czekał aż tak długo.
Przyjacielu, pomyliłeś mnie. Nie jestem tym, kogo szukasz. To nie zadziała. Szkoda. Jestem w domu. Cześć. Doktorze? O, co? Gdzie? To ja! Ten zakład to istny koszmar! Tak? Ja nic nie zauważyłem. Może to dlatego, że noszę okulary? Zupełnie nic przez nie nie widzę. Tu wszędzie biegają szaleńcy. Trzeba coś z tym zrobić. Bardzo chętnie, ale muszę iść. Gdzie mój wierny rumak? Mój wierny rumaku, ruszamy! Czekają nas wspaniałe rzeczy! Ale... jestem bardzo zajęty. Nie boisz się? Jesteś tu całkiem sama. Nie! Czuję się trochę nieswojo. Może już pójdę? To idź! Boże, uważaj! Głowa ci płonie! Chwila, tu nic się nie pali. No jasne, że nie. A kto ci powiedział, że coś się pali? Uważaj, pułapka! Co? Gdzie? Jesteś taki niezdarny! Mówiłam ci, żebyś uważał na schodach! Zmień mi pieluchę! Ale wiesz, że nie nosi jej na głowie, tylko na... Tak? No to zmień mi spodnie. O! Twój pociąg odjeżdża! Gdzie? Pójdzie! Masz pająka na twarzy! Co? Dlaczego się bijesz po twarzy? Nie boli cię to? Dlaczego ty ciągle kłamiesz? Ja? Ja nigdy nie kłamię! Tak jak teraz, mówiąc, że zaraz dostaniesz w głowę! No jasne, patrz, bo ci uwierzę. I może jeszcze mnie spłaszczy? A to nie jest wykluczone? Lód topnieje! Globalne ocieplenie! Nie mogę na to patrzeć! Odchodzę! To znaczy odlatuję! A nie mówiłam? Chciałbym, żeby coś spadło tobie na głowę.
widzenie, mój panie! Czas się stąd zmywać! Ej, gdzie poszedłeś? A, tu jesteś! O, on zniknął! Doktorze? Chciałbym się stąd wydostać. Wypuść mnie. Pacjentom nie wolno wychodzić! Ale ja nie jestem pacjentem. Już jesteś! Co do... O, maleńka, uwolnisz mnie? Nie! Nie jestem szalony! Doktorowi się coś pomieszało! Wiem! Wiesz? Aha, to jest mój tata i nie jest lekarzem! A kim? Poprzednim właścicielem twojej nowej, eleganckiej koszuli! Że co, jest byłym psycholem? Nie, nie byłym! Pomocy! Nikt tu nie przyjdzie! Dlaczego? Nikt nie chce zostać kiełbasą zamiast ciebie. Ej, byłam dla ciebie miła przez cały dzień. Mógłbyś trochę pokrzyczeć ze strachu w podzięce. Hamidło. Świetne. No leż, leż. Ta, nie może tak długo czekać świat. Nie wkurzaj mnie. A tak robimy sztuczki. Igor jest kaskaderem. Uważaj. Falster. Zaraz zatrzęsie, przewalę się na bok i tyle będzie ze sztuczek. Jeszcze raz.